Dobra, to odliczam. Powiem do startu, ze startu na start klikam spację, ok? Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego tak wyglądam w jakiejś takiej dziwnej koszulce na ramionczkach, ponieważ właśnie przed chwileczką wróciłem z bardzo fajnej wycieczki. Ja to nazywam wakacje, chociaż miało to to tylko 4 dni wczasowania, 4 noce wczasowania z Judytą i Olafkiem w Ustroniu, ale było naprawdę super. Oczywiście filmiki jakieś z tego będą. No i przyszedłem, siadłem do komputera, no i widzę na TeamSpeaku jest gracz, który czeka na pokaż co potrafisz. No i właśnie tą powtórkę oglądamy na czołgu T-28, czyli amerykański niszczyciel czołgu tieru 8. Gracz to, a ja już zdejmę te okulary oczywiście, Sparta 0000005. Cześć! Cześć! No, a ty na wakacje gdzie się wybierasz? Nad morze, myślę, gdzieś pojadę z rodziną. Ja ci powiem, że oczywiście to nie były moje wakacje, bo to tylko 4 noce spędziłem w Ustroniu. Było naprawdę świetnie. Ale tak co miesiąc gdzieś tam będziemy chcieli sobie jeździć w różne rejony i może nawet pojadę kiedyś w twoje rejony, bo ty mówisz, że mieszkasz w bardzo pięknym miejscu w Polsce, czyli to się nazywa... Jak? Podlasie. Podlasie, tak. Okej. Okay. Jakby ktoś chciał, żebyśmy wpadli z Judytą i z namiotem, to dajcie znać. Dobra, słuchaj. Chodzi o to, że to jest twoja pierwsza bitwa na tym czołgu, tak? Tak, pierwsza. Czyli po zakupie. Kupiłeś T-28, wchodzisz do bitwy, jedziesz do przodu, no i od razu taka piękna bitwa ci się udała. No ale coś trzeba na temat tego czołgu powiedzieć, ponieważ... Można powiedzieć, po raz pierwszy pokazuje ten czołg po zmianach. On wyglądał inaczej. Jeżeli nie wiecie, jak wyglądał T-28, dam wam w opisie link do pokaż co potrafisz właśnie z tym czołgiem przed zmian. Przed zmianami. Czy coś się zmieniło? Bo widzę, że przeładowanie 7,77 sekundy. Tu już masz towarzyszy broni i wszystko na fulla, tak? Znaczy nie, tutaj towarzysze broni dopiero się kończyły, tak? Jeszcze nie miałem perfekcyjnej załogi, aczkolwiek tam schodziło do 7,50 ten reload, tak, z braterstwem. Czyli z braterstwem 7,50 prawdopodobnie można nawet zejść do 7 sekund. Działko, jak widzicie, jest to amerykańskie działko znane z... No z tego czołgu w poprzedniej wersji T-34 ma bardzo podobne, czyli jest to 120 mm działo o penetracji 248 i uszkodzeń 400, a na podkalibrówkach ma 297. Czy... Co się zmieniło w tym czołgu? Czy orientowałeś się, jakie zmiany zaszły w tym czołgu teraz, a jakie... czego nie było przedtem? Mobilność się przede wszystkim zmieniła, zmieniła się prędkość do przodu i do tyłu. Oczywiście tego w parametrach nie podawali, ale mam wrażenie, że ten czołg, jak oglądałem kiedyś, jak nim ludzie grali, a jak mi się teraz nim gra, to że bardziej żwawszy się wygląda. A przede wszystkim tylko wygląd się poprawił, tak jest w HD tutaj, tak nie wyglądał poprzednio. W ogóle wygląda zdecydowanie inaczej. Tak naprawdę T-28 dąży do T-95 i niby na papierku to jest to T-28 to jest tak jakby T-95, tylko T-95 ma te szerokie gąsienice, ale ten środek podobno jest taki sam, ale kurde, nie... Chyba raczej nie, bo pancerz się różni, ale przynajmniej z wyglądu jest tak samo. No, jeśli chodzi o tą bitwę, jak widać, jest to bitwa szybciutka, bo jedziesz do przodu. No, jeżeli chodzi o weak spoty tego czołgu, to władzy dowódcy?
Tak, was dowódcy to jest weak spot, tylko trzeba zauważyć, że one są dosyć małe i nie każdy pojazd umie w to trafić, a jeszcze dolna płyta jest na pewno weak spotem, ale też nie dla wszystkich czołgów, bo potrzebna jest tam penetracja w okolicach 220, żeby dolną płytę spenetrować. Mm-hmm. Jak widzicie, faktycznie mobilność tego pojazdu się zmieniła. Mamy teraz 22 km na godzinę. O! No i bardzo dobrze. Ruszyłeś do przodu i czeka tutaj ciebie niespodzianka. Czy ten czołg wygląda lepiej? Ciężko powiedzieć. Tak, te gąsienice są takie o wiele węższe niż były kiedyś. Ale bardzo podobają mi się te, nie wiem co to jest, takie haki, wysięgniki. Nie wiesz po co to jest, to po bokach, takie nie dwa. Nie mam pojęcia. No, jeżeli chodzi o obrażenia na minutę, to ten czołg naprawdę na 8 tierach, ciężko mi powiedzieć, ale chyba króluje, no bo jeżeli można wydobyć co 7 sekund 400, no to w porównaniu na przykład do innych pojazdów, no to jest chyba jeden z lepszych wyników, jeżeli chodzi o obrażenia na minutę wśród czołgów w grze World of Tanks. Pancerz przedni bardzo dobry, z weak spotami oczywiście włazy dowódców. Boczki tutaj już, no boczek jest niezbyt twardy, więc trzeba oczywiście starać się grać tylko i wyłącznie na przedni pancerz, starać się ustawiać w ten sposób, żeby grać przednim pancerzem plus szybko, szczelne, wspaniałe działko. Aha, i to była mapa na, znaczy bitwa na urwisku. Jak widzicie, bitwa może nie była jakaś niesamowita, ale biorąc pod uwagę to, że jest to pierwsza bitwa Spartana, biorąc pod uwagę, że mam koszulkę taty i dopiero co przyszedłem w czasów, usiadłem na komputer, no myślę, że warto było zobaczyć ten odcinek. Tutaj pełno, można powiedzieć, jakichś dziwnych oznaczeń masz z boku, ale tych takich ważniejszych, no to tylko stalowa ściana i high caliber. 5636 obrażeń, ale ten czołg oczywiście stać na wiele więcej. 4 zniszczone pojazdy, oczywiście to też nie jest jakiś niesamowity wynik, ale 1638 bazowego expa, no to już jest wynik godny każdego 8 tieru. A jeżeli chodzi o inne tutaj bajery, no to grasz bez premki, ale tak i tak coś tam zarobiłeś. Dobra. Jeżeli chodzi o tą bitwę, to w zasadzie wszystko. Słuchaj, bo ja przyjechałem z tych wakacji. Jak widać, opalona trochę gęba, ale ręce, tak jak można powiedzieć, na budowie trochę opalone. Co tu się zmieniło w grze? Czekaj, ja tak się patrzę. Aha, mamy teraz kampanię. Nie wyścig zbrojeń. Wyścig zbrojeń. Grasz tą kampanię? Tak. Widzę, mamy drugą rundę testu publicznego. Dobra, to ja muszę sobie spokojnie usiąść i to przeglądnąć. No i może dziś dla chętnych włączę streama i pokażę jakieś urywki filmów. Już właśnie widzę, że przerobił się pierwszy filmik z wakacji, z pokazu ptaków drapieżnych. Byliśmy z Judytą i z Olafkiem w pięknym parku, Park Leśnych Niespodzianek na Równicy, czy tam pod Równicą. Dobra, a jakie filmy, znaczy, bo ty już pokazywałeś u mnie jakieś bitwy, nie? Tak. Na Mausie i na czymś innym. Dobra, to jak jeszcze znajdę jakąś bitwę twoją, to też dam do opisu. No to w zasadzie wszystko, ja przypominam, wracam znowu do gry, więc po tej krótkiej przerwie mam nadzieję, że ci, którzy zatęsknili za mną, już nie muszą płakać, bo jestem oczywiście w tej chwili bardzo nieładnie wyglądający, bo w koszulce, tata mi dał tą koszulkę na noc i nie zdążyłem ją przebrać i tak jechałem po prostu do Bielska z Ustronia, no fatalnie, fatalnie. Dobra, ja bardzo dziękuję, no i na koniec może coś, chciałbyś kogoś pozdrowić, albo coś tam dodać. Chciałem pozdrowić cały swój klan Mad Rabbids, no i wszystkich graczy World of Tanks. Tak jest, ja bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.
Wow.